Witam. Mam zamiar w tym filmie przeklinać. Taki jest niestety ciąg, do którego dojdziemy podczas niego. Jednak będzie on o Paryżu i o misce ryżu. O wielu sprawach, które dotyczą nas, między innymi, no. Na początku Skins Monkey. Strona do wymieniania swoich przedmiotów, która na swojej stronie nie ma żadnych kotów. Link w opisie, weź se wbij, albo włożę ci. Zdrowo żyj. No tak jest właśnie. A więc, mamy Paryż i mamy se. A to ja tak nawet. Parisos capsulesos. Tak zrobimy. Tak. Pcim. I. Mamy se te kapsuły, nie? O! No i tak se na nie patrzymy i mówimy w ten sposób. No kurwa, tu jest pierwsze przekleństwo. Albo inaczej powiem. Powstaje nam tak zwana rozmowa chuja z butem. I przychodzi człowiek jeden i mówi tak. Kurwa, mordo, słuchaj, kurwa, 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 słuchaj, kurwa, no słuchaj. Kurwa. Ostrzegałem. Mordo, słuchaj. O, ci powiem. A, ci kurde dam tipa. Słuchaj. W Paryże nie ma jadła. A wiesz, co jeszcze nie miały tła? Katowce, Stokolmy i mrówka werpy. Katowce, Stokolmy i mrówka werp nie miały tła. I oddały. Czyli ja pierdolę. Tak mówią statystyki. Czyli Paryż odda. Włóż w kapsuły i free hajs. Na ulicy. Za darmo. Tak o. No a do tego zobacz. Powtarza się. Pokażę ci. Pattern. Zobacz, zobacz. Było drogo, nagle spadło. I co myślisz? Tragedia. Pewnie, pewnie tragedia. No tak, ale ja ci pokażę. Pokażę, pokażę. Żebyś nie wiedział, bo ty pewnie niedoinformowany jesteś. Zobacz to. Było drogo i też spadło. Ale potem urosło. No wiem, ale jeszcze raz, jeszcze raz. Zobacz to. Mordo. Kurwa. Mordo. To też było drogie i spadło. No mordo. Kurwa. Wszystko się zgadza. Jest tło? Nie ma. Są ładne naklejki? No są. Było drogie i spadło? No było. No mordo, kurwa, darmowe pieniądze. Ja pierdolę, gościu, gościu, kurwa, gościu, kurwa, no gościu. A gdzie jest najdroższa naklejka? No tu. A ile mał ze Sztokholmu kosztowało? 550. Gościu, kurwa. No i, jak my się nie rozumiemy? I to mówi chuj. A teraz but. Nie no, kurwa, mordo. Kurwa, mordo. Słuchaj, widziałeś to? Kurwa. Ty myślisz, że to kurwa odda? Kurwa, 2 300 000 supply'u i ty myślisz, że to odda? 300 milionów otworzonych. 2% naklejalności. Na evencie. I ty myślisz, że to odda? Promocja ponad 100 dni. Wiesz, co miało promocję na ponad 100 dni? Ten kurwa sok. Dwa w cenie jednego. Tam była promocja. Wiesz, ile trwała? 15 lat. Aż do Łokika zgłosili. Mordo. No kurwa. Taki supply? Przecież tego nikt nigdy nie wykupi. No przecież. Jak w ogóle ktoś miałby to wykupić? Czy ty sobie zdajesz sprawę z tego?
ile tego jest? Czy ty to rozumiesz chociaż trochę? Co? Że niby ludzie to kupują dlatego, bo są inwestorami i kupują tego na setki tysięcy sztuk, ale do tego jest tego bardzo dużo i ciężko jest określić, jakie dokładnie będą przyszłe konsekwencje takiego bardzo zróżnicowanego i dużego ruchu, który może się zmieniać w czasie? Haha, pierdol się, kurwa! Mordo, co ty pierdolisz, kurwa, o tym wszystkim? Ja wiem, kurwa, mamy tak. Słuchaj, to wszystko wypierdol, to weź to, kurwa, ten Paryż to wypierdol, kurwa, normalnie. Tu sobie bierzesz tak, słuchaj, kurwa. Jedyną opcją jest to, że patrz, ja ci pokażę, kurwa, wszystko będziesz wiedział teraz. Patrz, wpisujesz 2014 na rynek, nie? I tu jeszcze wpisujesz sticker jak coś. I zobacz to, kurwa, pana to. Tu są na przykład Katowce, nie? Czaisz Katowce, czaisz, fajny event, fajny. No to zobacz, jak to wyjebało, nie? Kminisz, o co chodzi. I kurwa, tu masz Fnatic, nie? I zobacz, jak to pierdolnęło, kurwa. Kminisz? No właśnie. Dlatego tu jest ogólnie Gites Majonez, ale zobacz na to, kurwa. To Fnatic, co jest tutaj, nie? On też jest, kurwa, 2014 i jest twój stary, nie? Kurwa, a to jeszcze tak mi wyjebało. To dopiero wyjebie, kurwa. Bo zobacz, tego jest 77 na rynku, czyli pewnie ogólnie wszystkich to jest ze 140 czy coś takiego. I tego totalnie nie ma. I zobacz, jeszcze kiedyś tyle kosztowało, to znowu tyle będzie kosztowało, to już rozjebie wszystko, kurwa. I jak to, co kupisz i potrzymasz chwilę, to będzie, kurwa, serio. Mówię ci, może nie za rok, nie za dwa, nie za trzy, nie za cztery, nie za pięć, ani nie za dziesięć, ale mówię ci, kurwa, kiedy się odda, serio, kurwa. Mówię ci, poważnie. I to mówi ten drugi. I jakby... Oni się razem dogadają. Bo oni potem powiedzą tak, mordo, słuchaj, bo jak my się tak nie zgadzamy, to a co ty myślisz o tych, o tych ze Sztokholma i z tych z Antwerpa? No, powiem ci, że te się wydają spoko, bo tła nie mają, spoko oddały i one polecą dalej. I oni se, kurwa, przybiją piątkę, wiadomo, jeszcze zapytają, no a które myślisz? No, według mnie to ten, co ich mało jest, nie? No to które na przykład? Nie wiem, ja bym tak w holo celował, to bym celował tak w plus minus, no, ja tak bym celował w Tailu, VP, Movistar, Kopenhagę, Entropic, może Big, tak bym celował. No, coś takiego, tak. No i mordo, jesteśmy dogadani. I teraz ten, o co mi chodzi? Teraz wnioski z tego. Dla mnie ogólnie wszystkie te trzy rozmowy są do wypierdolenia. Do kosza. Poważnie, to ja tak uważam. W sensie, jeżeli ktoś ma argumentować drożenie Sztokholmu na podstawie drożenia Sztokholmu, albo drożenie Sztokholmu na podstawie drożenia Katowic, no cóż, za to, jak ja ten patrzę na to w ten sposób. Istniał Antwerp. I Antwerp dla mnie będzie takim dowodem anegdotycznym, ale całkiem ciekawie ukazujący pewien proces. Antwerp nam pokazał taką rzecz, że jak jest se event, to ludzie po evencie wystawiają kapsuły. I te kapsuły po pół roku wracają na ich konto. Bo jak masz coś pół roku, to się kasuje z rynku. A skoro to się kasuje z rynku, to nagle ludziom się wydaje, że jest tego mniej. A kiedy im się wydaje, że jest tego mniej, to jak debile zaczynają to kupować. Według mnie tylko to nam udowodnił Antwerp. Że tak się dzieje. I teraz jest w ten sposób postawione pytanie. Czy Paryż tak samo ludzie jak debile wykupią? Bo nie ma ilości, która jest zaporowa dla rynku Steam. Bo skoro ktoś był w stanie kupić tyle Paryża, to znaczy, że on będzie w stanie go kupić, kurwa, nawet później. Skoro tyle Paryża znalazło się na rynku, to oznacza, że tyle samo da się go kupić jeszcze raz. A nie żeby coś, to ja nie będę już... Mam pytanie do was. Bo mi się powoli zaczyna wydawać, że to piszą te same osoby. Że te same osoby mówią tak. No druk pieniądza, kurwa, non-stop drukują pieniądze, drukareczka chodzi, pyk, 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 pyk.
No nie? To mówią jedne osoby, a potem drugie osoby, i potem dokładnie te same osoby mówią: nie, no nie ma tyle pieniędzy, żeby kupić cały Paryż. Nie, nikt nie ma takich pieniędzy. Nie istnieją takie pieniądze. Nie ma takich kwot. Na pewno żaden inwestor tego nie kupi. Jak nawet podają niektóre statystyki, wyliczyliśmy, znaczy ja tu policzyłem. Mamy taką naklejkę jak Mouse Glitter, nie? Taka o naklejka. Handlowana ona jest w okolicach 10 tysięcy egzemplarzy dziennie. Co jest mało istotne, bo to tylko pokazuje skalę. Jeżeli cokolwiek to ma pokazywać, to skalę. I że przez tę naklejkę jest w stanie przejść dosłownie 35 tysięcy złotych dziennie i co ciekawe, nic się z nią nie dzieje. To tylko pokazuje skalę Paryża, jak ona jest gigantyczna, ale nie tylko ze strony podażowej, a ze strony popytowej. To jest ciekawe, że tutaj jest 2,5 tysiąca zleceń, a za chwilę ich nie będzie, bo wszystkie zostaną wyprzedane. Ale ja chciałem powiedzieć wam coś ciekawego. W tej naklejce, jak policzyliśmy, gdyby wszystkie naklejki wystawić w tym momencie za 3,50 i je sprzedać za 3,50, ktoś musiałby, gdyby wszystkie naklejki, jakie istnieją, Maus, plus minus, wyszłoby około 6 milionów przecinek 80 tysięcy złotych. To jest kwota, jaką zabrałaby plus minus cała wartość Maus, gdyby powiedzieć, że one są warte 3,50 czy 3,80. Szczerze nie pamiętam, dla jednej z tych kwot to liczyłem. Może teraz może teraz mi się rzuciło. 3,80, tak, to było 3,80, tak mi się wydaje. I teraz o co mi chodzi? Chodzi mi najzwyczajniej w świecie o to, że jeżeli graczy CSGO jest więcej niż 10 dziennie, a gracze mają różne ekwipunki, bo są na przykład Chińczycy, którzy mają 500 koła w ekwipunku, są na przykład Polacy, którzy mają po 100, 150, 200, milion złotych w ekwipunku i są takie osoby. I wyobraźcie sobie, że to są pojedynci ludzie. Ludzie. Jedna osoba posiadała 800 tysięcy kapsuł legend z Antwerpu. Jedna osoba. Kurwa, jeden człowiek miał 800 tysięcy kapsuł legend z Antwerpu. Pomyślcie sobie o tym. 800 tysięcy miała jedna osoba. To pytanie jest takie. Czy nagle te 6 milionów potencjalnej wartości tych naklejek to jest dużo? W sensie, czy to jest niewyobrażalne, żeby kurwa ktokolwiek znalazł takie pieniądze? Uwierzcie mi, że gdyby nagle, nie wiem, 5% graczy CSGO uznało, że ta naklejka jest warta 4,80, to ona by kosztowała 4,80. Naprawdę. Gdyby, pewnie nawet gdyby 5% Polaków, którzy grają w CSGO, uznali, że ta naklejka jest warta 4,80, to ona by tyle kosztowała. Tak by było. I ja to mówię tylko i wyłącznie po to, żeby wam pokazać, jak dużym i małym jest supply. On jest tak duży, jak ilość popytu na niego. Jeżeli nagle Mark Zuckerberg stwierdzi, że rynek Steam to jest najlepsza platforma do inwestowania, to i on uzna, że Paryż jest super, to nagle się okazuje, że Paryż nie ma supply'u żadnego. Po prostu. Że tu nie ma pieniędzy w tym Paryżu. Za to jeżeli nagle wszyscy uznają, że nie naklejamy tego, nie ma co, nie podoba nam się. Nie, według mnie VP jest lepsze od Apex, według mnie Entropic jest lepsze od Furii, według mnie Furia ze Sztokholmu i Antwerpu lepiej siedzi od tej z Paryża, to najzwyczajniej w świecie ten supply będzie kurewsko duży. I to jest problem Paryża. To jest problem w analizie Paryża. Bo są to, jakby to powiedzieć, są liczby, które są bardzo małe w znaczeniu globalnym i bardzo duże, jeżeli mówimy o nich w kontekście Steama. To są liczby horrendalne dla nas w tym sensie. Bo na ich podstawie my jakby, kiedy słyszysz 2% naklejalności, rozumiesz, 2% naklejek, które kiedykolwiek zostały wypuszczone, zostały naklejone na Paryżu. 98% jest w obiegu.
98% naklejek jest w obiegu. Nawet więcej, możliwe, że to jest 98,1 lub 98,2 czy coś takiego. To już rozumiesz, że potrzeba jest gigantycznych środków do tego, żeby zasypać tę dziurę. Tylko jakby kolejny problem się tworzy w tym, że te środki są. I to jest dla mnie po prostu problematyka całej tej debaty, całej tej dyskusji. Bo Antwerp miał kurewski supply. 770 tysięcy legend wystawionych na rynek w okolicy końca promocji. 770 tysięcy. Mówię, to jest tyle, ile miała jedna osoba. Ale zauważcie, że my dosłownie, mówiąc o Paryżu, mówimy o supply'u, który, co ciekawe, w najwyższym momencie nie przekracza tej ilości. I my już mówimy o nim jako o za dużym supply'u. Rozumiecie? My patrzymy na ten supply, nie porównując go do niczego. I dobrze, i bardzo fajnie. Ja się z tego bardzo mocno cieszę. Jestem wręcz podekscytowany tym, że mogę uczestniczyć w tak ciężkiej dyskusji, gdzie ten supply z Paryża, nie mówimy, nie no, Antwerp miał większy, to Paryż odda. No nie, tylko mówimy, hej, zobaczcie, ten supply jest spory, nie jest największy, jaki dotąd widzieliśmy, bo dużo większy miał supply Antwerp, ale zobaczcie na ruch, jaki się dzieje na Paryżu. Jest zdecydowanie większy. Nie? Zobaczcie, jaka jest promocja dookoła Paryża. Nie mówię o promocji CS-owej, tylko mówię o promocji medialnej. Jak ten event jest inaczej odbierany, mimo wszystko. Tylko zauważcie jeszcze jedną rzecz. Patrzymy na holo tego eventu. Mówię, ruch kurwa rozpierdolony, gigantyczny. Po prostu nie da się tego określić słowami. Ale zobaczcie, że jakby... Wyobraźcie sobie, teraz mówię, jeszcze raz. Ruch nie do określenia słowami. Ruch gigantyczny. Potężny. I zobaczcie, co się da zrobić z czymś, czego ruch jest potężny. W ciągu jednej zmiany wartości. Ruch potężny. Zmienność tak samo. I to chciałbym, żeby to pokazało, że tak jakby nie ma supply'u, którego nie da się kupić i w pewnym sensie z drugiej strony zbyt duża ilość podaży jest w stanie zniszczyć każdy popyt. Więc wniosek z tego jest bardzo prosty. Na ten moment nie ma na tyle dobrych, jakby według mnie przynajmniej, argumentów, żeby w pełni powierzyć swoje pieniądze na Paryż. Nie ma. Ale one się mogą bardzo łatwo wykreować. Bardzo łatwo jest dostać te informacje. To jest gigantycznie proste. Naprawdę. I one według mnie pokażą się dopiero za jakiś czas, kiedy promocja się skończy. I wtedy będziemy wiedzieli, czy popyt jest bardziej na zasadzie... kupię 3 kapsuły z Paryża. Czy popyt jest bardziej na zasadzie, że Maus z Paryża przegonił Maus ze Sztokholmu? Powiem w ten sposób. Dla mnie długoterminowo jestem za opcją numer 2. Tak jak patrzę na Steama, tak jak go rozumiem, jestem po stronie, tak jakby Paryża, tak mówię. Ale nie jestem na tyle po stronie, żeby postawić tam jakiekolwiek swoje pieniądze. To jest moja opinia. Dla mnie po prostu Paryż jest zbyt bardzo grozi tak jakby takie przesycenie go krótkoterminowe. Ale nie mówię, że nie mówię, że tak się wydarzy. Mówię tylko, że to grozi w bardzo dużym stopniu. I wtedy może być potencjalnie lepszy moment. Za to potencjalnie niewykorzystana okazja zawsze jest nauką. I no, ja taki daję film o tym. Dzięki za oglądanie.